Hej, jestem Bachus, witam was w kolejnym materiale. Tym razem materiał, w którym zaprezentuję wam lokalizację wszystkich kart, które są aktualnie dostępne do zebrania. Jest ich aż 54, ale warto je zebrać, dlatego że dostaniemy za to fajne nagrody. Za każdą zebraną kartę dostajecie żetony, a także 2000 expa. Po zebraniu wszystkich tych kart łącznie zdobędziecie 108 tysięcy expa, a także 66 tysięcy 650 żetonów. Dodatkowo za zebranie tych wszystkich kart dostajecie specjalny strój, którego nie da się nigdzie kupić, ale go wam pokażę na końcu materiału. Ale to też jeszcze nie wszystko, dlatego że jest jeszcze jedna nagroda, ale ona jest tylko i wyłącznie dla posiadaczy Red Dead Online, bo w przyszłości właśnie też dostaniemy tam specjalny przedmiot za to, że zebraliśmy te karty właśnie w GTA, więc super sprawa. Ale jak mówiłem, w przyszłości teraz ten przedmiot nie jest aktualnie dostępny. Jeżeli on się pojawi, no to pewnie wam go na kanale zaprezentuję. Specjalnie dla was przygotowałem filmik, w którym macie wszystkie lokalizacje kart i dodatkowo one są ładnie posortowane, powiedzmy, czyli po prostu nie ma takiej sytuacji, że z Los Santos musicie lecieć po kolejną kartę do Paleto Bay, a później wracać się z powrotem do Los Santos. Wszystko jest po drodze, więc mam nadzieję, że taki porządek w tym filmiku wam się spodoba. Dzięki za oglądanie. Ja was zostawiam z tym filmikiem. Jeszcze na koniec może mam dla was tylko poradę. Jeżeli nie chcecie tych kart wszystkich robić sobie naraz, po prostu w komentarzu zapiszcie sobie na przykład: kończyłem zbieranie na karcie numer, i tutaj wpisujcie sobie, później wracacie do tego filmiku i szukacie komentarzy, widzicie komentarz swój, wiecie, na której skończyliście, kontynuujecie. Polecam. Więc ja się z wami żegnam, zapraszam do oglądania do końca. Hej!